dobry. Witaj w czwartek 7 dnia marca 2024 roku. I chcę Cię dzisiaj przywitać Słowem Bożym, które wylosowane na ten dzień zostało z 33 rozdziału Księgi Izajasza, gdzie w 5 i 6 wierszu czytam: Pan jest wywyższony, mieszka na wysokościach, napełnia Syjon prawem i sprawiedliwością. Wtedy nastanie dla Ciebie czas bezpieczny. Bogactwem zbawienia będzie mądrość i wiedza, a bojaźń Pana będzie Jego skarbem. Oraz w fragmencie Dziejów Apostolskich, gdzie w 9 rozdziale, 31 wierszu czytamy słowa: A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i trwał w bojaźni Pana i rozrastał się dzięki zachęcie Ducha Świętego. Muszę powiedzieć, że te słowa są bardzo optymistyczne, bardzo takie radosne. Mowa o rozwoju Kościoła, o pokoju, mowa o tym, że będzie bezpiecznie, o tym, że to bezpieczeństwo, nastaną bezpieczne czasy. Coś, za czym tęsknimy. Coś, czego bardzo chcemy, coś, co w zasadzie głosimy, a przynajmniej mówimy, że wprowadzamy w czyn. Bardzo radosne słowa, ale kiedy bliżej się nad nimi zastanowić, no to są trochę problematyczne. Oto prorok Izajasz mówi o tym, że Pan napełnia Syjon swoją sprawiedliwością. Że coś się dzieje, że tak jest. A zaraz potem pada spójnik wtedy. Czyli pierwsza rzecz to trochę niegramatyczne. Bo kiedy wtedy, kiedy używamy słowa wtedy, to znaczy, że odnosimy się do jakiejś przyszłości. To znaczy, że zdanie to jest jakby nie było warunkowe. Jeśli coś się stanie, to wtedy możemy oczekiwać jakichś tam owoców. Ale tu Izajasz bardzo jasno mówi, że to już się dzieje. Że tak jest, że Pan, który mieszka na wysokościach, napełnia Syjon prawem i sprawiedliwością. Znowu druga historia z Księgi Dziejów Apostolskich. Obraz, który jakby zdawać się nie pasuje do tego, co tuż przed opisuje autor. To właśnie Paweł musiał uciec z Damaszku do Jerozolimy, tam skąd wyszedł, żeby chrześcijan w Damaszku prześladować. Zaraz potem mamy nawrócenie Korneliusza, zaraz potem mamy podróże misyjne, które w zasadzie wszystkie, jeśli nie kończyły się, to z całą pewnością gdzieś w tle miały różne, w najlepszym wypadku, niekomfortowe dla wyznawców Chrystusa konsekwencje. Więc trochę jakby nie gra. Ten pokój i bezpieczeństwo z całą resztą tego, co, o czym czytaliśmy, ale także czego doświadczamy. A może jednak nie. Bo to nie jest pokój, który mamy w świecie. Bo to nie jest dobrobyt. To nie jest przekonanie o tym, że Pan Bóg sprawi, że będzie nam się miło i dobrze mieszkało. Kościół rozwijał się nie dlatego, że ludzie wokół byli mu przychylni, ale rozrastał się dzięki zachęcie Ducha Świętego. Bezpiecznie nastały czasy bezpieczeństwa nie dlatego, że wokół Izraela wszyscy byli względem niego dobrze nastawieni, ale dlatego, że byli bezpieczni w Bożych rękach. I chciałbym Ci dzisiaj takiego pokoju i takiego bezpieczeństwa życzyć. Nie dlatego, że wokół jest fajnie. Chociaż tego oczywiście też Ci życzę. Żebyś miał się dobrze, żeby to, co Cię spotka dzisiaj, było dla Ciebie dobre i przyjemne. Ale przede wszystkim chciałbym Ci życzyć, żebyś wiedział, skąd czerpać pokój
i bezpieczeństwo na to, co dziś przed Tobą. Dobrego dnia!